Pracownia rzeźbiarska. Jestem w trakcie wykonywania rzeźby. Już tu odsłaniam ręką. Tak. Fajna rzecz, bo dzisiaj cud był przesłuchiwany. Prawie smoleński. To jest takiego fajnego, że no, powiedział wszystko to, co nie pasuje PiS-owi. Nie pasuje, powiedział inaczej niż chcieli. No trudno, no. Ale tak mi się wydaje, że ważniejszym dzisiaj wystąpieniem było wystąpienie Jerzego Roberta Nowaka w programie pierwszym Polskiego Radia na temat żydowskich pomówień nas i roszczeń i pseudoroszczeń, bo to wiadomo, że wszystko żeśmy wypłacili już dawno temu i 17 takich umów było. Z 1989 roku rząd polski wypłacił pięciokrotną wartość żydowskiego mienia. No to już nie ma w ogóle mowy o żydowskich roszczeniach. No ale tak jeszcze wracając do tego Smoleńska, do tych rzeczy, no Tusk, Łot, którego w ogóle powinno się postawić pod ścianą za popieranie traktatu lizbońskiego. No i tak samo Lecha Kaczyńskiego, no on uniknął odpowiedzialności karnej, teraz się usiłuje skazać Tuska, no to się go może skaże, może nie, może coś tam, ale ja uważam, że po 1989 roku przy okrągłym stole to oni się wszyscy dogadali i mają w dupie takie, no to jest tylko takie mamienie, ale i tak naprawdę no to chodzi o to, żeby stworzyć judeopolonię w Polsce. I czy Tusk, czy Kaczyński to samo. Także no uważajcie Polacy, bo mamy takie PiS, PO, dualizm partyjny, który jest tym samym i do tego samego dąży. Do okradzenia Polaków z polskiego majątku, z polskiej godności, ze wszystkiego. No także nie wieście, czy Kaczyński jest lepszy, czy Tusk. Nie. Oni są tacy sami źli. Czołem.